Marlena ściągnęła Wacka do radiowęzła. Chłopak jest zaskoczony, kiedy zastaje tu Elę. Czego chcesz? Marlena napisała mi SMS-a, żebym przyszedł pogadać. To chyba ci się coś pomyliło, bo to ja czekam na Marlenę. Muszę wam coś powiedzieć. Słuchaj, Marlena, jeżeli chcesz mnie pogodzić z Wackiem, to nie ma takiej opcji. Nie po tym, co mi zrobił. No ale właśnie chodzi o to, że to nie jest wina Wacka. A czyja? Moja. Co? Wacek zgrał ci dobry plik na tego pendrive'a, to ja to wzięłam i podmieniłam na ten, na którym się wydzierasz. Co zrobiłaś? Żartujesz sobie nie. Chyba. Nie żartuję. To moja wina. Ale dlaczego to zrobiłaś? No bo widziałam, jak umówiłaś się z Wackiem, a do mnie dotarło, że dalej coś do niego czuję i chciałam go mieć dla siebie. Serio, ty jesteś nienormalna, przecież między nami wszystko już dawno skończone. Marlena, pytałam ci się i powiedziałeś, że nic do niego nie czujesz. No bo się pomyliłam, okej. Okay. Jezus, ale przepraszam, naprawdę nie chciałam. Chciałam się tylko troszkę z Wackiem skłócić. Nie chciałam, żeby z tego wyszła aż taka afera na całe net, no. Wiesz co, przestań. Wiesz co, nawet nie wiesz, jak mnie skrzywdziłaś. Nie jesteś już moją przyjaciółką. Ale Ela! Nie chcę cię znać, wynoś się stąd, zejdź mi z oczu. Nie wierzę w to. No, fajnie jej odwodził. Wiesz co, ale z drugiej strony to cieszę się, że to nie jest twoja wina. No, mówiłem ci od początku. Zamknij się i mnie przytul, okej? Okay?